Organizujemy kolejny turniej z CSGO na naszym Discordzie, tym razem w trochę innej formie. Wiek nie ma żadnego znaczenia. Więcej informacji na naszym serwerze. Link macie w opisie i komentarzu. Przed materiałem mamy pytanie do Was. Z którą częścią Counter-Strike'a macie najlepsze wspomnienia? Od ostatniej walki Paszy na gali High League minęło prawie 9 miesięcy i wiele osób ponownie chciałby go ujrzeć na takim evencie. W tej kwestii mamy dobrą i złą informację. Ta dobra jest taka, że Jarek w ostatnim czasie właśnie do takiej walki się przygotowywał. 10 grudnia Pasza miał zaliczyć drugi występ podczas kolejnej gali High League. Jego przeciwnikiem miał być Adrian Meduza Salamon, czyli znany polski youtuber, który brał już udział m.in. w Prime Show MMA1. Zatem wszystko było już praktycznie dopięte na ostatni guzik, gdyby nie jeden fakt. Jak napisał Pasza na swoim Twitterze, odpaliłem tryb walka Papito 2K14 i znowu tak bardzo chciałem zdawać headshoty na High League. 10 grudnia main event versus Meduza. Tydzień temu na treningu strzeliło kolano. Mam za sobą dwie wizyty u różnych ortopedów. U jednego naderwane, a u drugiego zerwane przednie krzyżowe. Niestety to wyklucza go z tego pojedynku przynajmniej na jakiś czas. W związku z tym Pasza ma trochę inne plany. Będzie więcej CSa i streamów Last Dance by Papito Incoming. Zatem są to smutne, ale też i pozytywne wieści. Na pewno szkoda, bo chciałoby się ponownie ujrzeć Jarka w takiej walce, a z kolei to też spoko opcja, że będzie teraz częściej zajmować się CSem i streamowaniem. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Rozpoczął, widzimy wymianę strzału. Kule przelatują zaledwie kilka centymetrów od zawodników. Och, ten granat może zakończyć ten mecz. Unika eksplozji i jest trafienie! Co się dzieje? Czy skończyła mu się amunicja? Co on teraz zrobi? To jest magazynek! Niesamowite! Dodatkowy magazynek zadecydował o wyniku tego meczu. Nasz zwycięzca otrzymuje skrzynię z niesamowitymi skinami od K-Drop. Ale to nie koniec. Dla wszystkich widzów również mamy coś specjalnego. 2 złote na start oraz 5% bonusu do depozytu z powyższym kodem promocyjnym. Ponownie powraca do nas temat polskiego składu Palomy i ich rzekomego cheatowania. Overdrive wstawił na swojego Twittera jeden z klipów, który miałby być dowodem na to, że z tymi zawodnikami jest coś nie tak. Na to jakby nie patrzeć oskarżenia, swoje 3 grosze dorzucił polski zawodnik Krasnal. Odnosząc się do tego klipu stwierdził jedynie, kup sobie słuchawki. Casey po prostu Rigona wcześniej słyszał. Do tego jeden z użytkowników Twittera dodał, w grze słychać czasem takie rzeczy. Na przykład tak samo jak wskakuje ci na Heavena po tej żółtej beczce, chociaż w teorii łokuje. Overdrive znowu wysuwa daleko idące wnioski bez większego pokrycia, a to skutkuje tylko jego większą kompromitacją na scenie CSGO. W przeciekach, zwłaszcza a propos sceny CIS, daje sobie świetnie radę, ale takie sprawy po prostu nie są dla niego. Szkoda, bo może się to odbić w jakimś stopniu negatywnie na samych zawodnikach Palomy. Organizatorzy turniejów nie będą tak chętni na zapraszanie ich do zawodów i tak dalej. Сейчас где в сом распикивает А2 в 3. I tak w sumie pozostając przy temacie oskarżania, to organizacja 500 eSports ostatnio poinformowała, że do ich drużyny dołączają byli zawodnicy Fade oraz Skate. Ludzie nie są z tego faktu zadowoleni, ponieważ według części osób Bułgarzy brali udział m.in. w ustawianiu spotkań i prawdopodobnie pod tym względem nie mają sobie równych na poziomie Tier 2. Jedna z osób stwierdziła, że jest tyle świetnych drużyn, a oni inwestują w martwy team dodatkowo z niepewną przyszłością. Zawodnik rosyjskiego One Win Deco na swoim streamie powiedział coś, co szczerze mnie trochę zdziwiło i chciałem też poniekąd dowiedzieć się, jaki jest kontekst tego wszystkiego. Stwierdził, że na turnieju RMR uścisnęli rękę tylko graczom Force i Fnatic, ale tylko dlatego, że do nich przyszli. Pomimo tego, że uścisnęliśmy im rękę, miałem ochotę napluć im w twarz i wyjść. Przy czym zastanawiałem się, co takiego zrobili gracze Fnatic, że Deco jest tak negatywnie do nich nastawiony i chciał zrobić coś takiego. Jeden z użytkowników Reddita zapytał się, czy zawodnicy zrobili w tym meczu coś nie tak, czy to po prostu Deco jest chujem. Wyszło na tą drugą opcję. Wyobraźcie sobie Simpla, tylko jeszcze 3 razy bardziej toksycznego i bez takich umiejętności. Właśnie taki jest Deco, a przynajmniej tak twierdzą ludzie, którzy siedzą na jego streamach. Wybujałe ego i wyzywanie teammate'ów jest tam na porządku dziennym. Ciekawą rzecz na swoim Twitterze zawarł Moses, czyli dobrze nam wszystkim znany komentator oraz analityk CSGO. Jak stwierdził, jest wspaniała okazja dla każdego fana CS-a, aby wziąć udział w filmie dokumentalnym o Majorze w Rio. Wszystko zostanie przygotowane m.in. przez jedną z największych telewizji na świecie, BBC. Oby ten projekt doszedł do skutku. Yeah.
Jeden z graczy CSGO postanowił podzielić się tym, co znalazł na mapie The Inferno. Chciał popróbować Mołotowa na planta, aż w pewnym momencie jego granat zapalający po prostu się zaciął. Silnik Source wciąż co po niektórych zadziwia rzeczami, które się przez niego dzieją. Podobno nie jest to świeża sprawa i ktoś znalazł już to kiedyś wcześniej. Jednak jeżeli nie wiedzieliście o tym, no to już wiecie. Zresztą to nic nowego, że CSGO jest dziurawy i pełny błędów. Francuski trener Ekstaz odchodzi z roli trenera w formacji G2 po tym, jak nie udało im się zakwalifikować do Majora w Rio. Prawdopodobnie to nie jedyna zmiana, jaka czeka ten zespół. G2 z pewnością będzie chciało spróbować jakiejś przebudowy, nie wiem czy w kwestii ról i pozycji, czy po prostu zawodników. Mamy, wydaje mi się, pozytywne wieści z turnieju CCT Central Europe. 3 z 4 polskich formacji wyszły z grupy i zagrają w playoffach tych zawodów. Są to Honori, Sungentium i Nine. Niestety Algo po porażce na ekipę Szpara przegrali również z Havu. W trakcie jak my tworzymy ten materiał, trwają półfinały eSport Tour 2022. W pierwszym z nich mamy Los Kogutos z Shenaniganem kontra Nexus. Jak na razie w trakcie jak my tworzymy ten odcinek jest jedyny den w mapach. No i tak na koniec jeszcze po 3 dniach bana Izak może wrócić do streamowania na Twitchu. Majer 3 miesiące temu doszedł do formacji Eternal Fire, zostawiając tym samym karierę w Valorancie. Teraz jednak po tym, jak nie jest dłużej w tym składzie, ponownie wraca do produkcji Riotu. Stwierdził, że powróci do CSGO, ale nie jako zawodnik. Endpoint oficjalnie już znalazło zastępstwo za ich byłego gracza Kierbaja. Jego miejsce zajął HeavyGod. Wczoraj swoją premierę miało Call of Duty Modern Warfare 2. Pomijając to, że kampania w tej części trzyma jak zawsze dobry poziom, to jeśli chodzi o same oceny na Steamie, to póki co od ludzi są mieszane na poziomie 60%. Nie jest źle i wielu twierdzi, że to jedna z lepszych części Call of Duty. Jednak sporo osób napotykało problemy m.in. z crashami, stąd też takie oceny. Negatywne opinie pojawiły się też od ludzi, którzy nie są fanami gameplayu Koda i oczekiwali jakiejś rewolucji. Zobaczymy, jak te oceny rozwiną się na przestrzeni tygodnia. W końcu po kilku godzinach nie da się jeszcze stwierdzić zbyt wiele. A wy próbowaliście już nowej części Call of Duty? Dajcie znać w komentarzach. Anonim, odbij smoka tak w pół rampy, odbij go, o to myślałem na rampie, po prostu odbij. Po prostu odbij go, odbij do przodu, byle jak, odbij do przodu smoka, byle jak. O kurwa, ale nie, no dobra. Jest git, jest git. Jeśli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podeślać swoją akcję do naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. W tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym kodzie na keydropie, tym samym wspierać też nasz kanał. A no i standardowo wbijać na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.